bracia i siostry, dziś w tym tekście ewangelicznym Kościół chce, żebyśmy zastanowili się nad rzeczami, które są oczywiste dla nas. Znamy je od małego dziecka. Najważniejsze przykazania. Jezus i ten uczony w piśmie rozmawiają ze sobą w taki sposób, jak dwóch matematyków, którzy spotykają siebie i jeden z nich mówi, ile to jest 2 razy 2? Oczywistość tych przykazań aż może być dziwna, że stała się przedmiotem jakiejś bardzo istotnej rozmowy pomiędzy tym uczonym w piśmie, uczonym człowiekiem, a tym rabbim z Nazaretu. Dlaczego rzeczy takie oczywiste stały się przedmiotem tak ważnej rozmowy, że aż stała się ona natchniona i dzisiaj jest również nam poddawana pod rozwagę? Chyba nie tylko z tego powodu, że rzeczy najbardziej oczywiste przyzwyczajamy się jakoś pomijać albo nie zgłębiać, nie myśleć o nich. Coś jeszcze więcej na pewno jest ukryte w tej rozmowie. Księga Powtórzonego Prawa, 5. Księga Biblijna, ostatnia z tych, które tworzyły pięcioksiąg, bardzo ważną część Tanachu dla Żydów, nakazywała miłość Boga i dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy może nawet trochę surowo brzmiące sformułowania, że ci nakazuje, żebyś kochał Boga i tak dalej. Można nawet odnieść wrażenie, że jest w tym jakaś doza surowości, no tak bym powiedział, mocy, takiego nakazu. Brzmi to trochę tak trudno, żeby to przyjąć, ale kiedy czytamy, kiedy wchodzimy głębiej w ten tekst i słuchamy następnych słów, to również docierają do naszych uszu konsekwencje takiego zachowania wobec Boga, że mamy nakaz miłowania Boga, nawet nie prośbę czy propozycję, tylko ja ci nakazuję, żebyś ty miłował Boga. Otóż konsekwencją tą jest to, ja ci to nakazuję, dlaczego? Byś mógł żyć. I znowu, bardzo oczywiste. Byś mógł żyć. Pilnie przestrzegaj tego, by ci się powodziło. Więc intencja tego nakazu od strony Boga nie jest taka, żeby utrudnić nam życie, tylko wręcz przeciwnie, jakby ułatwić istnienie. I taki jest zamiar wszystkich przykazań, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, ale nade wszystko właśnie tego. Natomiast takie sformułowanie ci nakazuje, przestrzegaj, prowokuje nasz umysł do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, że dla Boga nie jest to jakieś bagatelne przykazanie. Że jest ono pierwsze, jedyne, wyłączne. Przykazanie, żeby kochać Boga, żeby miłować Boga. Jak powiedziałem, ta Księga Powtórzonego Prawa nakazywała miłość Boga w tym przykazaniu, które jest tu podane jako słynne Shema, albo Kiriat Shema, czy Shema Izrael. To słynne słuchaj Izraelu, Pana Boga, będziesz Go miłował. Tymczasem w Jezusie, Synu Bożym, Bóg okazał się tym, i to jest zadziwiające, zresztą widać to w dzisiejszej rozmowie z uczonym w piśmie, tym, który kocha człowieka. Bo uczony w piśmie mówi, które jest najważniejsze przykazanie. Każdy Żyd od 13 roku życia, od momentu inicjacji, bar mitzwa, to przez sen nawet mówił to przykazanie.
na pamięć miał ostukane. Tak jak powiedziałem, jak 2 razy 2 równa się 4. W ciągu dnia miał kilka okazji do tego, żeby sobie przypomnieć o tym przykazaniu, bo istniały specjalne, że tak powiem, miejsca, w którym on sobie przypominał, jakaś mezuza, tefilin czy cicit, różne takie rzeczy, które mu pomagały w tym, bo w wielu miejscach, nawet w swoim mieszkaniu, miał wypisane to przykazanie, że tak powiem, na ścianach. Nosił filakterie, na tych filakteriach też było to przykazanie wypisane. Czy na czole sobie nosił również ten tekst z tym przykazaniem. Można nawet do dzisiaj to widzieć u tych ortodoksyjnych Żydów, że oni aż tutaj sobie na czole takie właśnie zawieszają pudełeczka maleńkie, w którym jest wypisany tekst tego przykazania. Wychodząc z domu, była mezuza, tam też było to przykazanie napisane. On wszędzie, gdzie nie spojrzał, widział to przykazanie. Sam zresztą w modlitwie porannej, pierwsza modlitwa, musiał sobie przypominać, kochaj tego Pana Boga całym sercem, całymi swoimi siłami. No i to jest właśnie takie dziwne, że uczony w piśmie mówi, a które jest pierwszym przykazaniem? To jest oczywistość nad oczywistościami, które jest najważniejsze. Dlaczego więc pyta Jezusa o to? Jezus mu odpowiada nie jednym przykazaniem, tylko dwoma. Mówi, pierwsze jest kochaj Boga, i drugie jest podobne. Kochaj człowieka. I my widzieliśmy w Jezusie Chrystusie, że Bóg też sobie dał takie przykazanie, że Bóg też jest wierny pewnemu przykazaniu. Jakiemu przykazaniu? Kochaj człowieka. I my w Jezusie Chrystusie widzimy, jak Bóg kocha człowieka nawet w postaci tego krzyża. Nie? Że ta miłość jest posunięta aż do dramatycznej śmierci nieśmiertelnego. Że wszedł w takie tereny, które są po prostu niemożliwe. Że umarł ten, który jest samym życiem. Z miłości do człowieka. Tak to widzimy. I on też w swoim sercu wypisał, tak jak dzisiaj to przykazanie mówi, całym sercem kochaj Boga. To Jezus też w swoim sercu wypisał to przykazanie miłości do człowieka, bo jego serce jest przebite włócznią. I to jest autograf człowieka, ta włócznia. On do takiego nawet stopnia kocha człowieka, że pozwala się zranić po to, żeby od razu mu przebaczyć temu człowiekowi. My kontemplujemy tę miłość. Mówi o tej miłości do nas Bóg, zarówno w swoim domu nieba, a także w czasie podróży, która trwała 33 lata, kładąc się spać w grobie i wstając ze snu, zmartwychwstając, wszędzie Jezus miał to jedno przykazanie, kochaj człowieka. I my w Jezusie widzimy, jak On był wierny temu przykazaniu. Teraz to odnosimy do siebie, czy my też tak staramy się kochać Boga, jak On nas pokochał, nie? Że z całych sił, ponad śmierć, ponad życie. I cóż odczuwamy, bracia i siostry, że jest nam daleko do takiej intensywnej miłości do Boga, nie? Że nie odkrywamy w sobie aż takiego dynamizmu w tej miłości, takiego determinizmu nawet. On sobie przywiązywał do ręki tą miłość, tak jak ten Żyd filakterię, to on sobie też pozwolił skrępować ręce, kiedy go aresztowano. Czym? No tą miłością do człowieka. Stała się ta miłość do człowieka ozdobą między oczami, kiedy mu założono koronę cierniową i pot i krew spływały mu po czole. To była miłość do człowieka. Wpisał sobie ową miłość do człowieka na odrzwiach i bramach Królestwa Niebieskiego i widzimy, czy on jest rzeczywiście taki wierny temu przekazaniu miłości do człowieka. Jest. Co jednak jeszcze było w tej rozmowie wyjątkowego? To słowo słuchaj Izraelu, a będziesz go kochał całym sercem. Słowo szema, jak powiedziałem, które każde dziecko żydowskie umie wyrecytować automatycznie wręcz, którego się uczy, jak tylko staje się świadome i jest również ostatnią wypowiedzią życia Żyda wierzącego.
To słowo też jest przykazaniem naszym, chrześcijańskim. Otóż to, że Jezus wypowiedział Szema na jednym poziomie, to przykazanie miłości Boga, na jednym poziomie, z tym drugim przykazaniem miłości do człowieka jest odpowiedzią Boga na pytanie człowieka. Bowiem nikt tego tak nie łączył, żeby miłość Boga zrównoważyć z miłością do człowieka. I to jest ta nowość w ujęciu Jezusa, że On, Syn Boży, powinien odpowiedzieć tylko przykazaniem miłości do Boga. Odpowiedział jednym i drugim przykazaniem. Zrównał te przykazania. Gdzieś tam w Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, na jakimś marginesie pewnego rozdziału pojawia się coś takiego, że kochaj bliźniego jak siebie samego. Ale to jest daleko, daleko w tekście, gdzieś ukryte. Natomiast Jezus wydobył to skromne sformułowanie z Księgi Kapłańskiej i zestawił z tym najważniejszym przykazaniem żydowskim. I to już jest ujęcie chrześcijańskie na pewno, jak najbardziej, ale też takie Boże spojrzenie na istotę przykazań. Mówi, dwa są takie najważniejsze przykazania. To jest piękne, że Bóg traktuje miłość do nas na takim poziomie, jak my powinniśmy traktować miłość do Boga, nie? Takie przykazanie. Uczynił tak, ponieważ On, Bóg, sobie samemu dał za coś więcej niż zobowiązanie, coś więcej niż rozkaz, przykazanie miłości do nas, do mnie, do Ciebie. A jak wiemy, jest temu przykazaniu wierny. I to widzimy, jak powiedziałem, na krzyżu, gdzie za swych krzywdzicieli modlił się słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To też jest wypełnianie przykazania miłości do człowieka. I od tej chwili, od chwili krzyża, każde zabicie człowieka jest też zamachem na Boga. Jakiegoś rodzaju zamachem na Boga. On tak właśnie uznioślił nasze istnienie. Uświęcił. On tak właśnie kocha mnie, Ciebie i mnie i Tobie jest potrzebna ta świadomość. Dlatego dzisiaj szczególnie brzmią te słowa: słuchaj Izraelu, słuchaj człowieku, na czym polega ta miłość. Te słowa z tego przykazania, one są również uporządkowane w taki bardzo sensowny porządek, pewne następstwo, ponieważ Jezus mówi to pierwsze przykazanie: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedyny, będziesz miłował Pana Boga i tak dalej. Słuchaj, będziesz miłował. Zobaczcie, to pierwsze słuchaj brzmi jak warunek, a to będziesz miłował jak konsekwencja. Słuchaj to znaczy tak, zastanawiaj się, rozmyślaj nad tym, medytuj nad tym, poświęcaj czas, żebyś zobaczył, jak wygląda Bóg. Poświęć czas na Jego słowa i kiedy Go poznasz, kiedy poznasz, jak On Cię kocha, to nie będziesz w stanie Go nie kochać. To słuchaj jest zaproszeniem do tego, można nawet zrozumieć to słowo Szema, zrozum, jak Cię kocha Pan Bóg, a wtedy Go pokochasz. Kiedy Żydzi wymawiali to przykazanie, byli zobowiązani rytualnie, żeby nie wymawiać tego przykazania bez skupienia. Żeby wypowiadać to przykazanie w taki sposób, pomóc sobie samemu nawet, żeby to była pełnia skupienia wszystkich władz ludzkich, żeby zrozumieć, co się naprawdę mówi, żeby sam siebie ten Żyd mógł usłyszeć. Kiedy wypowiadamy my też to przykazanie, powinniśmy też sami siebie usłyszeć, kiedy mówimy: słuchaj człowieku, a będziesz miłował Pana Boga.
Jak powiedziałem, Żyd w czasie odmawiania codziennego tego przykazania, tego Kiria Trzema, musiał zachowywać wyjątkowe skupienie, zarówno na każdym słowie, jak i na treści tego słowa. Był do tego zobowiązany. I wreszcie na samym Bogu oczywiście. On zupełnie odwracał uwagę od siebie, od tego, co go otaczało i skoncentrował się na Bogu. Kilkakrotne ćwiczenie w ciągu dnia, wypowiadanie takiego przykazania, zmieniało też jego mentalność, jego optykę, jego odbiór rzeczywistości, jego interpretację faktów. On przyzwyczajał i oswajał uwagę do tego, żeby skupiać się nie na sobie, tylko na Bogu. Czy to jest ważne, żeby nie skupiać się na sobie, tylko na Bogu? To jest bardzo ważne. Skupienie na Bogu, a nie na sobie. Zobacz, kiedy skupiasz się na sobie, kiedy człowiek zaczyna analizować siebie, bierze takie szkło powiększające swojej uwagi, przygląda się swoim myślom, uczuciom, przeżyciom, wspomnieniom, co może być efektem takiego skupienia? Ano to, że człowiek wpada w niepokój. I to zupełnie zrozumiały niepokój. W lęk o siebie. W niepewność, w wątpliwości, w przerażenie. Bo człowiek sam w sobie jest pusty. Jest otchłanią, która może się wypełnić Bogiem, ale sam w sobie nie jest pępkiem wszechświata. Jest raczej planetą, która musi odnaleźć swoją orbitę, a nie słońcem, które wysyła promienie. I jeśli my nie zrozumiemy, że to jest dla nas o wiele ważniejsze niż odkrycie Kopernika czy potwierdzenia Galileusza, że my nie jesteśmy pępkami czy słońcami tego świata, nie? I będziemy poświęcać sobie zbyt wiele czasu, to wpadniemy w obłęd. Moje życie kapłańskie już wielokrotnie widziało ludzi, którzy przeżywali straszne przeżycia z tego tylko powodu, że nie nauczyli się skupiać na Bogu, tylko na sobie. Egocentryzm prowadzi do chorobliwego lęku. To przykazanie jest też wybawieniem z egocentryzmu. Słuchaj, czyli skup się bardziej na Bogu niż na sobie. Poznawaj bardziej Boga niż siebie, nie wpadniesz w lęk. Nie będziesz się bał o życie, o jutrzejszy dzień. Bo to, co najbardziej ciebie trapi, kiedy żyjesz w egocentryzmie, to jest to, co będzie jutro, co będzie za rok. I wyobraźnia cię załamuje. Bo nie widzisz tego w dobrych barwach. Boisz się. Bo czujesz, że jesteś człowiekiem za słabym, bezradnym wobec rzeczywistości i nie dasz sobie rady z tym. Że wielokrotnie życie cię nauczyło tego, że nie jesteś demiurgiem. Że nie jesteś boginią czy Bogiem. Że możesz mieć takie wymagania od siebie, ale mięśnie są bardzo słabe, mimo tego, że człowiek by tam chodził, gdzieś ćwiczył, to człowiek jest słaby. I my nie możemy polegać na sobie czy na kimś, tylko na Bogu. To przykazanie nas odsyła do tego, żeby skupiać się na Nim, poznawać Go i również powierzać się Jemu. To przykazanie również tego dotyczy. Powierzaj się Mu, a będziesz Go kochał i będziesz żył. Będzie Ci się powodziło, jeśli Ty się oprzesz na Bogu, a nie na sobie. Jak powiedziałem, egocentryzm prowadzi do chorobliwego lęku. Do chorób prowadzi. Bóg nie tylko zbawia nas z grzechów, ale właśnie i z tego lęku, i do tego służą przykazania, a przede wszystkim te dwa pierwsze. Z tego lęku biorącego początek w skupieniu na sobie samym. To jest straszne, kiedy człowiek nie dostrzega już Boga, nie dostrzega niczego, tylko widzi ciągle siebie. Może nawet dojść do czegoś takiego strasznego, że on się stanie egoistą, potwornym egoistą, który wszystko i wszystkich wykorzystuje, żeby się wszystko wokół niego kręciło. Bo chociaż jest pustą planetą, to ciągle udaje, że jest ciepłym słońcem. Nie? Ileż cierpienia z tego powodu jest w naszym życiu. Ja się posłużę tutaj takim porównaniem, może, nie wiem, może niezbyt szczęśliwym, ale chyba coś z prawdy naszych rozważań oddaje. Byłem małym dzieckiem,
chodziłem czasem do cyrku, który przyjeżdżał co jakiś czas do naszej miejscowości i strasznie się, przeżywałem straszny lęk, kiedy widziałem takiego linoskoczka czy akrobatę, który chodzi po linie. Ja się za niego bałem. I oczekiwałem, kiedy on upadnie, bo on wszedł po linii i przechodził jakoś po tej linii. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że on chodzi po tej linii i nie upada. A to było ćwiczenie uwagi, skupienia, koncentracji. Ten człowiek nie był skupiony na swoim lęku. Nie zastanawiał się, że na pewno upadnę, no bo upadł. Sam by sobie to wywołał, jak to się mówi, wilka z lasu. On był skupiony na jednym punkcie. I ten jeden punkt, ta jedna lina, jak jedno przykazanie, pozwalała mu przejść ponad otchłanią. I kiedy człowiek się skupia na najważniejszym przykazaniu, nie? Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, to jest takim linoskoczkiem, który idzie po linie i przejdzie. Ale jeśli rozgląda się na boki albo skupia się na swoim lęku, to padnie. I to jest taka podobna historia, jak mi się zdaje, z tym przykazaniem. Odzyskać równowagę. Pamiętam, jak się bardzo bałem, kiedy widziałem, że on się celowo chwiał, bo na pewno miał to przećwiczone, ale robił to celowo, że się chwieje, żeby emocje widowni trochę podkręcić. Nie? I my mamy w życiu taką drogę nad otchłanią i Bóg nam daje jedną ważną linę, jedno przykazanie. Mówi, słuchaj mnie. Nie słuchaj swoich lęków, tylko moich zapewnień. Słuchaj mojej Biblii, słuchaj mojego słowa. Nie ufaj nawet rzeczywistości, bo ona jest omylna. Nie ufaj nawet tak innym ludziom, bo oni się mylą, mają też podobne życie jak ty. Nie ufaj nawet swoim wyobrażeniom, planom, tylko mnie ufaj, Bogu. Ja jestem tą liną w tym przykazaniu pod twoimi stopami. I wtedy, wiecie, życie jest do przejścia, jest do przeżycia takie życie. Bo właśnie po to jest przykazanie, żebyśmy mogli przez to przejść. Przez to doświadczenie istnienia, jakie Bóg nam zafundował. Jeszcze nie wiemy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo wpadamy w to życie jak wróbel, który wpada do domu i wylatuje, wpada drzwiami, wylatuje oknem. I ten etap jest tylko dla nas znany, kiedy ten wróbel jest w domu. A nie wiemy, co było przedtem i co potem. Tylko Biblia nas zapewnia, że Bóg nas z miłości stworzył i że poza tym oknem tego wszechświata, tego świata, w którym żyjemy, jest jeszcze ciekawsze pomieszczenie. Ale żeby ten wróbel nie roztrzaskał się o ścianę, to on musi wiedzieć, gdzie to okno jest i skoncentrować się na tym punkcie wyjścia. I ta koncentracja, skupienie jest nam potrzebna w modlitwie, w Słowie Bożym i w skupieniu na Nim, a nie na sobie. Wtedy wróbel wpada rzeczywiście w okno. On wyleci. Nie roztrzaska się o ścianę. Bo byle jaki błąd w twoim torze życiowym, nie? I wszystko może się skończyć tragicznie. Bo to jest lot. Nie zatrzymasz życia. Nie, zegarek może się zatrzymać, ale czas się nie zatrzyma. Możesz wszystkie zegarki w domu zatrzymać, ale to nie zmieni faktu, że dalej idziesz do przodu. Lecisz. Jesteś rozpędzony. To nam powinno dawać ogromną odwagę życia, jeśli my się skupiamy na Bogu, a nie na sobie. Obserwuję to we własnym istnieniu, kruchym, bezradnym, bezsilnym, bo takim jestem człowiekiem. Nie jestem pewny siebie. Jestem nieobliczalny. Ale kiedy skupiam się na Bogu, widzę, że Bóg jest obliczalny w tym znaczeniu, że ja wiem, co można się po Nim spodziewać, że On nie pozwoli mi paść zupełnie na to dno. Że nawet jeśli się zachwieję w tej równowadze, w tej linii przykazania, nawet jeśli gdzieś tam zboczę, to On mnie chwyta. Ufam bardziej Jemu niż sobie. To przykazanie, to Słowo Boga powinno Tobie i mnie dawać ogromną odwagę życia. Wybawiać z lęku o siebie, z niepokojów, z tych niepewności, z rozterek, z rozpaczy, z nadtorskliwości o siebie. Większość z nas nawet nie wie, że ma w sobie wbudowaną o wiele gorszą pokusę niż jakakolwiek pokusa zmysłowa może istnieć na świecie. Pokusa do cudzołóstwa, zabójstwa czy bałwochwalstwa. Ta pokusa
że my uważamy się za kogoś, kto może sobie poradzić z życiem. To się nazywa fachowo pokusa wszechmocy. Straszna rzecz. Sprzeczna w ogóle z tym przykazaniem pierwszym. Nie? Słuchaj Izraelu, a będziesz kochał, ja ci to daję przykazanie po to, żebyś żył i żeby ci się powodziło. My, bracia, jesteśmy już nie przymuszeni nawet, ale Bóg nas nawet tutaj prosi w tym tekście, żebyśmy uwierzyli, że On jest dla nas szansą w tym życiu. Bo wcześniej czy później, a może już dzisiaj, widzisz, że życie przeraża cię. Że lęki, które nawet jeszcze nie mają postaw, już cię miażdżą, już drżą ci kolana. I kto ci w tym pomoże? No tylko Bóg. Tylko jeśli ty się skupisz na Nim i tego wieczoru, dzisiaj, Bóg nam o tym przypomina i mówi, pomyśl o tym. Tu chodzi o konkretny czas, w którym ty sobie przypominasz, kto jest Bogiem w twoim życiu. I komu masz ufać? I czyim zapewnieniom masz ufać? I na kim się oprzeć? Jak konkretnie ten czas wieczorem czy rano wykorzystujesz, żeby sobie przypomnieć Jego słowa? Bo w radiu też są piękne słowa i piękna muzyka, ale ona ci nie zbawi z twoich lęków. Mogą być fajne książki, ale one ci nie wybawią z twoich lęków. Mogą być wspaniali przyjaciele, ale czujesz, że to jest ogromna odległość. Czasem nawet mąż i żona, ojciec i matka są bardzo blisko, a jednak tak bardzo daleko od naszego lęku o siebie. I tylko Bóg jest blisko. Żeby osiągnąć taki sposób koncentracji, jak powiedziałem, Żydzi w tamtych już czasach stosowali wiele nawet takich zabiegów prostych, technicznych, żeby wyćwiczyć umysł do skupienia nie na sobie, tylko na Bogu. Każda sylaba, każdy dźwięk tej mitwy, tego przykazania musiał być wypowiadany dokładnie. To nie było seplenienie przykazania, tylko dokładne artykułowanie. Kiedy ktoś wypowiadał to przykazanie, był zmuszony halachicznie do tego, żeby wypowiadać to dobitnie i głośno, szczególnie pierwszą część tego przykazania. I nie wolno mu było wykonywać wtedy gestów wobec innych osób albo odwracać uwagę. Mało tego, ta pierwsza część przykazania była wypowiadana w ten sposób, że Żyd zakrywał sobie oczy, żeby na nic nie patrzeć, tylko na to, co mówi. Żeby się podwoić koncentrację. Czasem nam to w modlitwie pomaga, kiedy zamykamy oczy, odcinamy się od wszystkiego i chociaż widzimy tam ciemność, to w tej ciemności widzimy prawdę. Linę, po której kroczysz. Jedno jedyne słowo Boga, że On chce ci pomóc i daje ci po to swoją Biblię, swoje słowo, żebyś po tym kroczył, bo wszystko inne jest zwodnicze. Albo niedoskonałe, albo kruche jak lód w marcu. Tylko Jego słowo jest pewne. Słuchaj, czyli zrozum. Słuchaj, czyli poświęć czas na czytanie sobie Biblii. Zgłębiaj, medytuj. Nie bądź człowiekiem banalnym, powierzchownym. Poświęć czas, żeby pogłębić swoją koncentrację na Bogu i swoją głębię istnienia. Poznaj, medytuj. Staraj się poznać. Słuchaj Izraela. Wszystkimi siłami staraj się poznać Boga, a będziesz Go kochał. Miłość zaś do Boga uczyni twoje życie niezagubionym. Miłość jest jak lina, po której idziesz jak akrobata. Pojawia się pytanie, skoro miłość jest uczuciem, to czy można ją nakazać? Co ma uczynić człowiek, który nie czuje w sobie w ogóle miłości do Boga? I tu znowu jako odpowiedź pada, najpierw słuchaj, a będziesz kochał. Najpierw staraj się poznać Boga, a zobaczysz, że pojawi się w tobie miłość i ona cię uratuje. Wiele osób na pewno doświadczyło tego, jak nawet zwykła ludzka miłość ratuje człowieka z bezsensu życia. Na przykład to, że ktoś mnie kocha, kogo ja pokochałem. To jest zupełnie to więcej niż podanie dłoni. To więcej niż uścisk. To więcej niż uścisk miłości, kiedy ja mam zapewnienie, że ktoś mnie kocha i ja kocham tę osobę. Chcę
chcę być kochany przez tą osobę i wiem, że ta osoba chce być kochana tylko przeze mnie. Wtedy nie giniesz. Ale to jest tylko człowiek. Miłość ludzka dziś jest, jutro może i nie być. Natomiast wyobraźcie sobie, jak wtedy gwarancja istnienia wygląda, kiedy Bóg chce, żebyś ty go kochał i ty go kochasz. I ty chcesz, żeby Bóg ciebie kochał i tak jest. Ten uścisk już nigdy nie skończy się jakimś rozwodem, czy załamaniem, czy śmiercią. Bo był taki czas, kiedy Syna Bożego zabito, ukotropiono go. No i co z tego, że Bóg umarł, jak 3 dni później zmartwychwstał? To jest po prostu nie do zabicia Jego miłość. W każdym człowieku ta miłość jest ukryta. We mnie i w Tobie. Miłość do Boga. Ale świat, który bombarduje nas różnymi rzeszami, różnymi pokusami, cierpieniami, zajęciami, problemami, powoduje, że wypływamy jakby na powierzchni, nie jesteśmy głęboko w sobie. Nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla Boga. A jeśli już zdobywamy czas dla siebie, to szkoda nam go poświęcić dla Boga. I dlatego nie odkrywamy w sobie tej miłości do Boga. W każdym człowieku, jak powiedziałem, ta miłość jest ukryta bardzo głęboko jak skarb. Miłość do Boga. I w Tobie też. Kiedy skarb jest ukryty głęboko pod ziemią, co trzeba zrobić? Trzeba wziąć łopatę i odkopać. On jest ukryty pod rupieciami banalnych trosk albo pod gratami powierzchownych problemów czy błotem grzechów zalepiony i jakąś mierzwą trosk. Trzeba to odkopać. Kiedy? Wystarczy, wiecie, 15 minut skupienia. 15 minut posłuchania Słowa Bożego. Albo 15 minut popatrzenia na Niego. Czasem niektórym osobom przy spowiedzi proponuję: popatrz po prostu 3 minuty na krzyż. 3,5 minuty. Tylko staraj się o niczym nie myśleć. Tylko popatrz. Posłuchaj Jego. I były osoby, które mi potwierdzały to, że to daje niesamowity pokój. Taką gwarancję bezpieczeństwa. Człowiek odczuwa coś takiego, jakby ktoś go podtrzymywał. Nie czuje się lęku. A takie proste spojrzenie, prosta koncentracja na tym punkcie wylotowym, czyli na samym Bogu. Bóg nie jest kimś, kto nam daje jakieś niesłychanie skomplikowane zadania do przeżycia. Jego przykazania są bardzo proste. 2 razy 2 równa się 4. Tylko że właśnie ta oczywistość tych rzeczy sprawia, że my pomijamy je i ciągle szukamy jakichś labiryntów, bo wydaje nam się, że to ułatwi nam życie. A to utrudnia. Wszystko oprócz Boga utrudnia nam istnienie. Dlatego słuchaj, a potem kochaj. Bracia i siostry, zachęcam siebie dzisiaj tego wieczoru do tego, żebyśmy mieli w sobie taki zwyczaj, nauk. Może nie tak jak Żydzi, żeby obchodzić z obowiązanymi filakteriami i tutaj na czele jeszcze nosić jakąś paczuszkę i przy drzwiach mieć jeszcze wypisane to wszystko. Może nawet takich bodźców nam nie potrzeba. Po prostu z rozumu, z umysłu, z prostej logiki istnienia wypływa to, żeby koncentrować się raczej na Bogu niż na sobie. I raczej na Jego słowie niż na problemach. Żeby mieć konkretny czas w ciągu dnia, kiedy koncentrujesz się na Nim, kiedy Go słuchasz, kiedy próbujesz Go rozumieć, to, co On do Ciebie mówi, odzyskasz wielki pokój. Nie będziesz się bał życia. Nawet jeśli życie będzie Cię przerażało, Ciebie to nie będzie przerażało. Nic i nikt nie będzie w stanie Cię wtedy przerazić. Doświadczam tego również w swoim życiu kruchym i pełnym lęków. Jak mnie to czasem ratuje od przerażenia, od rozpaczy, że mam tą chwilę w ciągu dnia, kiedy ja słucham Jego słowa i patrzę na Niego. Życzę Wam tego, żeby Wasze życie właśnie przez to stawało się pełne pokoju i szczęścia, pełne całym sercem. Amen.